za jaki zrobiliśmy krok w ciągu 25 lat. Teatr był przestrzenią, w której ludzie mogli usłyszeć prawdę i poczuć się wolnymi. My wtedy bardzo dużo ze sobą gadaliśmy, bardzo chcieliśmy zmieniać świat. Starajcie się robić jak najwięcej dla siebie, bo tam jesteście wolni. Ale taka rzeczywiście była wtedy Warszawa. Warszawa przypominała miasta trzeciego świata, a może nawet jakieś miasta afrykańskie. No, może bym sobie życzył, żeby ten komunizm w końcu upadł. czy on już upadł, czy nie upadł, bo właściwie to sprzeczne komunikaty docierają.